No to Andrzejku, ja się już nie umiem doczekać na ta niespodzianka i widzowie na pewno też. Ja ci powiem, Teresko, że tą niespodzianką jest oczywiście znany wam frontman grupy Fest Kuba. Łączymy się z Jarocinem. Halo wóz, jak to go dają. Witam halo, serdecznie. Kuba. Halo, halo. Halo, witam was serdecznie w tym nowym roku, kochani. Tak, jest. No patrz, jak on pięknie wygląda na pora dni po Sylwestrze. Ty, to jest normalnie fajnie. Powiedz mi, Kubuś, jak tam Sylwester żeś spędził? Sylwester spędziliśmy rodzinnie, dlatego że cały rok jest dużo pracy, więc ten czas poświęcam tylko dla żony i dla córki. Tak. Siadamy razem. O, balony jeszcze z tym zostały, jeszcze dekoracja została. Także poświętowaliśmy troszeczkę przy TV, ale ogólnie potańczyliśmy. Taka typowa domówka rodzinna. Kuba, miałeś bardzo pracowity rok, widziałam, słyszałam. Powiedz nam, czy są jakieś plany wydawnicze? Myślę, że... Zaskoczyłam cię, co? Tak, zaskoczyłaś mnie. Faktycznie, zagraliśmy dokładnie, liczyłem prawie 89 koncertów w roku, więc myślę, że to jest tak już w miarę fajnie. Natomiast w tym wszystkim zapomnieliśmy właśnie o tym, żeby poplanować coś nowego. I tu się okazuje, że tego czasu brakło, ale myślę, że w tym roku gdzieś to nadrobimy. Myślę, że się będzie, uda. Będzie niespodzianka w tym roku? Myślę, że tak. Myślę, że o teledysku tak. Myślę. Tak, tak, właśnie ja też o tym myślę. Ten czas nie pozwolił, teraz mamy troszkę zimniej, ale myślę, że niedługo coś tam nowego się pokaże. Trzymamy cię za słowo. Proszę bardzo, jak to pięknie, jak to fajnie. Z tego co wiem, 2023 w całości przed nami i w tym to roku spotkamy się również w Jarocinie, bo tak ową reklamę tutaj miałem okazję przedstawić. Jarocin to osoby, które pięknie się bawią. Naprawdę, bo miałem okazję już u was być i tam nie ma to tamto. Bawią się elegancko i bardzo nas to cieszy, że będziemy się mogli w Jarocinie spotkać, Kuba. Jarocin jest tak. Rockowy i szlagierowy. Tak. Tak, tak. Myślę, że jest bardzo duża grupa osób, które czekają już z niecierpliwością na ten koncert, ponieważ no, zazwyczaj on jest raz do roku taki szlagierowy, więc cieszę się, że tak mocna ekipa zawita tutaj do Jarocina. No i myślę, że będzie tak jak zawsze pełna dawka humoru, a ludzie naprawdę na to czekają z niecierpliwością. No powiedz mi, jak ty tego dokonał, bo tak jak Terynia wcześniej powiedziała, Jarocin rockowy i nagle szlagierowy. Przecież mój syn stanął na baczność, jak ja mu wtedy powiedziałem, co myśmy się spotkali te parę lat temu, że jadę do Jarocina. Mówi, tata, co ty masz materiał rockowy z rockmanami? Zacząłeś jeździć. Ja mówię, nie, my jadamy ze szlagierkami naszymi, nie? Ja jak myślę, to się stało? To jest stało? Kwestia tego, że jak gdzieśmy się tutaj przeprowadzili z rodziną, to zrobiłem takie rozeznanie, jak to się przyjmie. Zorganizowaliśmy pierwszy koncert. No i co się okazało, że biletów brakło, czyli znaczy, że jest na to duże, było na to duże zapotrzebowanie, no i jest właściwie cały czas, więc teraz tak sukcesywnie co roku ta impreza jest. Także myślę, że no, gdzieś tam ludzie czekali na to, tylko też nie wiedzieli, jeździli pewnie do Poznania, jeździli w różne inne miejsca, bawić się szlagierowo, no a teraz mają to u siebie blisko. Wiesz co, Kuba, przyznaj się, że w tym Jarocinie, jak zaśpiewałeś Nie ma jak u teścia, to już była sprawa załatwiona. No było. Początki miałem takie trudne, bo nawet do sklepu nie mogłem spokojnie iść, bo te wszystkie moje panie, które mnie tak zaczęły tam podglądać, wiecznie mnie zaczepiały, także nawet zakupów nie szło zrobić, bo Jarocin to jest małym miastem. Natomiast teraz to już się każdy przyzwyczaił. Tak, tak. Słuchaj, Kuba, nie każdy może do tego Jarocina od nas tu ze Śląska jechać. To ja mam nadzieję, rok jest długi, że szlagerowo i z humorem, bo już nieraz występowałeś z nami wszystkimi, pojawi się również na śląskiej ziemi. Bardzo ci dziękujemy za to, że znalazłeś w nowym roku, tuż po Sylwestrze, jak to go dają, trochę czasu i żeś się z nami tutaj pogaworzył. Czy kogoś pozdrowić?
gdzieś chciałbyś, tu na Śląsku, czy w ogóle telewidzów, telewizji TVP? No was pozdrowię na sam początek, telewidzów wszystkich, dziękuję, całą rodzinę wszystkich tych, którzy oglądają telewizję TVT. No i zapraszam, kochani, na koncerty. Śledźcie szlagierowe koncerty, śledźcie nasze koncerty, bawmy się, róbmy wszystko, żeby ta muzyka przynosiła wam bardzo dużo radości. A my pozdrowienia, Kuba, dla ciebie i dla całego zespołu, dla całej grupy Fest. Dla całej grupy Fest. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia.